stałeś się prawdziwym ambasadorem tego festiwalu. Dlaczego postanowiłeś się w to zaangażować? Co takiego tu się stało? Ponieważ jestem osobą bardzo skupioną na sobie, egocentryczną, egotyczną, megalomanem. I stwierdziłem, że trzeba też poświęcać trochę uwagi dla osób, które potrzebują pomocy, bo ze względów kosmicznych, z jakiegoś powodu ich start w życiu jest dużo gorszy przez swoje niedociągnięcia fizyczne czy umysłowe, więc stwierdziłem, że to dobrze dla mnie będzie, jeśli będę mógł chociaż w najmniejszy sposób pomagać innym. No tak, ale nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie twój film. A nie byłoby twojego filmu, gdyby nie to, że postanowiłeś opowiedzieć taką historię. To wróćmy do początku. Dlaczego akurat taką historię opowiedziałeś? Bo ja robiłem film o tym, co mnie najbardziej interesuje. Wtedy mnie interesowało i to też jest jakby temat przewodni w moich filmów, że zawsze jest bohater wyalienowany. I to jest jakby ten autyzm u bohatera, u Tomka jest też rodzajem pewnej alienacji, więc potrzebowałem, ta bohaterka jest wyalienowana przez swoją depresję, Tomek jest wyalienowany przez swoją, nazwijmy to chorobę, czy tam jakąś uciążliwość, dysfunkcję. Trzeci bohater też jest wyalienowany poprzez to, że musi się opiekować bratem i jest zamknięty na otoczenie, bo nie może sobie pozwolić, żeby latać po mieście, więc to jest o alienacji, więc jakby troszeczkę przypadkowo zainteresowałem się autyzmem. A jak tutaj przyjechałem i poznałem ludzi, którzy tworzą ten festiwal i widownię, i uczestników i to wszystko, stwierdziłem, że kurczę, może będę mówił szczerze, bo ale to jest, najgorsze jest porównywać siebie do takich sytuacji, ale pomyślałem, weź się Bodo, co ty człowieku marudzisz, nie? Że, co to są za problemy, że nie możesz dostać kasy na film albo nie wiem, dziewczyna cię jakaś nie chce. Prawdziwe problemy to są naprawdę, potrafią być dużo bardziej dotkliwe i stwierdziłem, że taki rodzaj zaangażowania dobrze mi zrobi, a przy okazji można jakiś malutki uczynek dobry, więc jest to takie też egoistyczne, ale chciałbym w przyszłości się rozkręcać. No, na razie nie mogę sobie na wiele pozwolić, ale takie małe cegiełki dokładać do tej rzeczywistości, która jest, która mi się nie podoba. Uważam, że jest po prostu beznadziejna i straszna, więc w tej beznadziejności i straszności samemu trzeba jakoś próbować ją zmieniać, więc to są takie moje próby zmieniania jej na lepsze, prawda? Wpadłeś jako twórca w taką szufladkę filmu o człowieku z niepełnosprawnością? Nie czuję się w tej szufladzie. Oczywiście ten ostatni film jest, po pierwsze to był mój pierwszy film kinowy i dosyć było o nim przez moment głośno. I jestem jakby z tego tytułu znany, ale jakoś nie czuję się, żebym był teraz twórca, który zajmuje się takimi sprawami. Raczej nie myślę specjalnie, w jakiej jestem szufladzie. Pewnie jestem traktowany jak wariat, ale to super. To może dlatego się czuję tutaj tak wśród swoich. Ta funkcja ambasadora zaowocowała tym, że w tym roku przyjechałeś z jednym z jurorów, czyli z Wojtkiem Metzwaldowskim. Ciężko go było namówić do tego, żeby tu przyjechał? I w ogóle nie było ciężko, tylko to jest zajęty człowiek bardzo. I kwestie terminów. Ja tylko namawiałem, po pierwsze jest osobą rozpoznawalną, więc też jako ambasador chcę, żeby ten skład jurorski miał zawsze jakieś rodzynki w postaci rozpoznawalnych, znanych ludzi. Wojtek taką osobą jest. Jak chodzę z nim po mieście, to czuwam, że jest rozpoznawalny. Ale też dla niego, właśnie żeby się na kilka dni odciął od tych swoich spraw i od swojej pracy i skupił się na zupełnie innym rodzaju funkcjonowania właśnie, gdzie bohaterowie są ludzie, którzy mają przez swoje dysfunkcje pod górkę. Pracujesz nad nowym filmem, powiedz parę słów o nim. To będzie historia, która się dzieje w 2030 roku i bohater, który dostaje się do pewnej kamienicy, gdzie nielegalnie zamieszkuje, znajduje radio, które gra przeszłość i on w ogóle tylko przeszłość i to zaczyna go wkręcać. Po drodze poznaje dziewczynę, która udaje, że nic do niego, od niego nie chce, ale tak naprawdę chyba się w nim zakochuje i później, kiedy on słuchając radia podróżuje w
czasie, cofa się jakby do 52 roku, pewnego dnia tam zostaje, jakby opuszcza swoje ciało, zostawia ciało i bilokuje się w przeszłości i ona chce go odzyskać, bo okazuje się, że jednak jest w nim zakochana. Więc jest taki romans soft science fiction, troszeczkę też komentujący, nawiązujący do tych złowieszczych, złowrogich projekcji przyszłości, która się teraz realizuje. Że to też film o będziemy, takim byciu osobnym, tak? Będziemy siedzieć zaraz, myślę, po uszy w gównie, więc teraz się tym zajmuję. To też jest rodzaj, też jest oczywiście o outsiderach, wyalienowanych jednostkach, które mocniej żyją w świecie imaginacji niż realnym, bo rzeczywistość ich nie kręci albo przygniata i uciekają od niej. Kiedy premiera? Najwcześniej za rok. Może w Koszalinie? Możliwe, nie wiem. Chciałbym na jakimś festiwalu zagranicznym, ale w sumie czemu nie Koszalin? No w sumie międzynarodowy. W sumie tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.